W zasadzie nikt nie śpiewa o starości, która jest taka niepopularna, może nieładna, nie piękna, nieciekawa, choroby, jakieś ciężkie doświadczenia, traumy, które ludzie przeżyli w życiu, może rodzina się odwróciła. Wiecie, to piosenkę też napisałem w poście. Właśnie to jest ciekawe, że kiedy to już miałem jako melodię taką skomponowaną, nie miałem tekstu. Tekst powstał w poście. Pamiętam, że był mnie przy takimi przyjacieli i też modliłem się. W ogóle post był oczywiście zupełnie innej intencji. Nie miało to w ogóle nic wspólnego z muzyką, z piosenkami. Ale Pan Bóg taki jest właśnie cudowny, że Pan Bóg właśnie wtedy, kiedy się do niego przybliżałem, kiedy staram się z innego tego szczególną więź nawiązać, to właśnie wtedy szczególnie błogosławi. I ten tekst powstał w poście. I powiem teraz ciekawą rzecz. Kolejny post, który miałem ileś tam czasu później, utwór już miałem, bo miałem nagrany do utwór w studiu, nagrany były gitary, jakieś wokale, jakieś wiecie rzeczy, to było takie nowe, gotowe do wydania na płycie. I któregoś dnia jechałem sobie do pracy, pracuję w policji. Tak na marginesie może to nie jest zbyt ciekawe, ale pracuję w policji. Jechałem do pracy samochodem i słuchałem sobie tego utworu. Leciał mi na głośnikach w samochodzie ten właśnie epilog. I wiecie, ja nad samochodem nagle po prostu włączam się film. Nie byłem naćpany, nie piłem, nie paliłem trawy, nie jadłem grzybów. Po prostu jechałem sobie do pracy w poście. I wiecie, po prostu oglądam film. I to, co zobaczycie na teledysku, na tym wideotypie, to jest to, co wtedy właśnie ja zobaczyłem w tej wyobraźni. Jechałem do pracy samochodem, prowadzę samochód, oglądam film. Kiedy dojechałem do komendy, to już po prostu ryczałem i wiecie, po prostu grochami. Już żeśmy mi takie robił. Więc szybko wziąłem, wiecie, kartkę w pracy, już zapisałem szybko pomysł, nie? Starszy człowiek, rodzina, samotność, godność, dom opieki, samarytanin, bla. I do tego zapisałem i to leżało po prostu, wiecie, gdzieś tam sobie w sercu i na tej kartce parę miesięcy. Kiedy już miałem pieniądze na nagranie teledysku, to trzeba było potem znaleźć osoby, które chciałem, żeby miały brały udział w tym teledysku. Czyli trzeba było znaleźć człowieka, który jest stary, który jest dość stary, ale nie na tyle stary, żeby nie mógł po prostu zagrać te rzeczy, które chciałem, żeby zagrać. Człowiek, który zobaczycie w teledysku, nazywa się Bogusław Meza. Modliłem się za taką osobę, żeby Bóg mi taką osobę dał. Zwolniłem ze wielu domów opieki samotnej starości. I w końcu zadzwoniłem do domu opieki samarytanin, gdyż miałem i tam porytałem z taką jedną pielęgniarką. Tam powiedziałem, no mamy tu takiego pana, bo nazywa się pan Mezer, no ma 98 lat. No mi się, że przydało. Jest taki jeszcze kumacy. I wiecie, po prostu pojechałem do człowieka, wziąłem pieniądze, pojechałem do tego samarytanina. On temat wiedział, że ja przyjadę, że mam jakieś propozycje w ogóle. Kiedy pogadałem z nim, o mojej płycie, o projekcie, o pomyśle na rzecz tego cud, na to, że ten cud jest, że ten cud to jest naród Boga i że cud to jest narodzenie dziecka, że cud to jest też to, że żyjemy, że wstajemy rano, że mamy pracę i jest wiele cudów. I cud to jest też starość, prawda? Starość to jest też cud, może nie dla wszystkich, ale dla osób, dla których cud, starość nie jest cudem, no to po prostu mogę powiedzieć sobie tyle, że po prostu, że idźcie do Boga, bo Pan Bóg wam pokaże, że starość też można doświadczać cudów i starość jest cudowna, kiedy jest ukryta w Bogu. Kiedy Pan Bóg opiekuje się tobą, kiedy Pan Bóg jest w twoim życiu, kiedy pamiętasz o tym, jak cudownie Bóg cię prowadzi w życiu, kiedy sobie zweryfikujesz swoje życie, doświadczenia, przeżycia, historię i dostrzeżesz tym wszystkim palec Boży. To jest niesamowite. Pan Mezer, kiedy spotkałem się z nim po obiedzie, opowiedziałem mu o płycie i opowiedziałem mu o teledysku. Oczywiście nie rozumiał słowa teledysk, więc wyjaśniałem mu to wszystkimi możliwymi sposobami. Nie rozumiem tego. Mówię, panie Bogdanie, ja chcę nakręcić o panu film. O panu zrobić film. Pan Mezer to jest taki emerytowany farmaceuta. Miałem w ręce jego dokumenty, wiecie, indeks ze studiów, 33 rok rozpoczął studia na Uniwersytecie w Krakowie, farmację. Pokazano mi zdjęcia filmowe, no i to w ogóle bardzo fajny człowiek. Jak zobaczyłem, kiedy wchodził po zdjęcia, no, tak miał szafkę, miał taką szafę, i miał taki scenariusz na wstawkę. I miał tam te zdjęcia, mówię, no nie, to pan zaraz pokaże. I mówię, to ja wyjdę, nie, ja sam wyjdę. I wiecie, człowiek 98-letni, szorty, praktycznie był gorący, szorty, sandały, taka mizerka na tym, wszedł na ten stołek po prostu, tam grzebu, o, popatrzył, to nie jest to, to nie to. To coś, to był lekarz, szpital, 99 rok, to nie to, nie? O, zdjęcia. I zszedł z stołka, wiecie, po prostu, wszystko ma mnie rewelację, wiecie. Ja stałem, że on spadł, bo coś, żeby mu na ręce, sam wszystko po prostu załatwił.
Kazał mi te zdjęcia i kiedy opowiedziałem o tym teledysku, że chcę, żeby on wziął w tym udział, powiedziałem, że muzyka jest religijna i powiedziałem, że chcę, że nakręcę o nim film. Nie o jego życiu, tylko po prostu o życiu kogoś wyimaginowanego, kogoś sobie wymyślił, kogo mi mogło poznać jakąś historię, ale że on będzie grał tam tą rolę. I wiecie, już sobie stracając po prostu, mecenas zapytał mnie wtedy, już krótko wyjaśniłem, ile on ma mi za to zapłacić. Nie, to nie. Ja do tego gościa, żeby był aktorem, bo nie. I on mi chce płacić. Reżyserować, no nie chcę marzyć. Coś nie tak. Wiecie, po prostu on powiedział, że on nie chce żadnych pieniędzy. Człowiek, to jest człowiek z arcy samotny. Córka w wieku 55 lat popełniła samobójstwo, skoczyła z jeżowca w Krakowie. Brała udział w stworzeniu Porta Lorka. Jakiś lat tych bajek, tam często było jedno dziecko wypisane. Jego żona zmarła w Smarnaginie na Alzheimera. Po prostu samotny człowiek, sam na świecie nie ma nikogo. Rodzina, ojcowie, matki, siostry, bracia, wszystko nie żyje. Po prostu został sam na świecie, jeden, jedyny. Nie ma żadnej rodziny. Tylko zdjęcia, wspomnienia, nic więcej. I po prostu ja myślę, że to nie film. No i po prostu też oczywiście bardzo chcieliśmy z osobami, które tam badem pracują, żeby pan Mezel jako taki zadeklarowany ateista po prostu też się do Boga przytulił. Bo wiecie, jak człowiek, który ma 98 lat, który ma prawie 100 lat na karku, to nie krajmy, nie ma co bo jeszcze 100 lat będzie się, nie? A jak rozumiemy, czym jest zbawienie i rozumiemy, czym jest życie wieczne i troska Jezusa i troska Boga o zbawienie każdego człowieka, to kiedy się w to wczujemy, jak bardzo Bogu zależy na zbawieniu pana Mezela, to i na to leży. I bardzo chciałem, żeby pan Mezel się do Boga przytulił, żeby go poznał, żeby go doświadczył. Tam pracuje w tym miejscu i on tam są wszędzie chrześcijanie, ale tam ciągle coś jest nie tak, nie? I wiecie, jak pan Mezel, jak powiedziałem, ateista, chociaż pan często przewijałeś te słowa w rozmowie, bo pani mówi, jak pana zdrowie, a chwalić Boga dobrze, a dzięki Bogu dobrze. Wiecie, jak to jest, nie? Jakie jest naczelne hasło ateistów? Co ateiści mówią? Dzięki Bogu jestem ateistą. Wiecie, co powiedzieć? Tak właśnie jest. Pan Mezel dzięki Bogu zdrowi, dzięki Bogu chodzi, daje radę, jest światłem jeszcze. Powiedział tylko tyle, że on nie jest pewien i nie gwarantuje mi, że on to udźwignie mentalnie. Znaczy w sensie, że jeżeli będziemy się o coś mówić, to on nie da rady. Jakby nic nie będzie mówił, tylko pan powie na końcu, życie to cud. To jest to bardzo trudne, nie, to tam naprawdę polić życie to cud. No i wiecie, po prostu tutaj mamy trend, prawda? Zdjęcia, 3 dni zdjęć, gorąco. Lipiec po prostu, wiecie, zdjęcia na cmentarzu, zdjęcia tam w domu jakże po prostu. I zobaczcie, jak 99-letni człowiek po prostu zagrał scenę. Kiedy graliśmy scenę w kaplicy, kiedy on tam klękał przed krzyżem, kiedy miał w rynku Biblii po prostu. To wiecie, no z trudem po prostu, z trudem powstrzymałem po prostu w ogóle wzruszenie, bo to jest niesamowite. 100 lat, bez Boga, i nadal niby bez Boga, a jednak, wiecie, no jednak coś ciągnie do tego, jednak ten krzyż. Jakaś taka cześć, nie? I jakaś taka godność, jakaś taka nadzieja na to, że wiecie, mi się wydaje, że on miał takie też jakieś myśli może sercu, że on może ludzie narobić jakieś wielu złych rzeczy w życiu i nie wierzy w to, że Bóg może mu to wybaczyć. On teraz w to żyje i myślę, że pewnego dnia może nawet już pan Mezel to no zrozumie, prawda, i doświadczy tego. Pan Mezel to jest Krakus. Pochodzi z tego miasta, pisze w kątu, pracował. W czasie wojny postanowił wiedzieć wstęp, tak ten cel. Zobaczmy teledysk i utwór z płyty Życie do cud, utwór pod tytułem Życie do cud, epilog. Przeczytaj, Panie, więc pisany wzór, pamiętnik mój. Nosiłem życia krzyż, chociaż jest trudny.